Pałac w Wejherowie należy do wyjątkowych obiektów architektury rezydencjonalnej XIX wieku na Pomorzu. Znajdujące się w pałacu polichromie są odzwierciedleniem gustów epoki, które nawiązują do form klasycystycznych i antycznych. W 1796 roku hrabia Otto Aleksander Kaiserling nabywa dobra wejherowsko-żucewskie i buduje rodową rezydencję. Była to parterowa budowla na rzucie prostokąta z kolumnowym gankiem od strony południowej. Architektura pałacu nawiązywała do form stylistycznych klasycyzmu. Park wokół pałacu przekształcono na założenie typu angielskiego, ze swobodnym, nieregularnym układem alejek z naturalnie rozlokowanymi kępami drzew i krzewów. W 1857 roku pałac zostaje przebudowany w stylu eklektycznym. Do istniejącej bryły od strony północnej dobudowano dwa boczne skrzydła, a dwuspadowy dach przykryto kurtynową elewacją w formie schodkowych szczytów. Dawna przypałacowa fontanna była zasilana wyłącznie grawitacyjnie, bez potrzeby użycia pompy, wykorzystując różnice poziomów pomiędzy stawem a rzeką Cedron. Zimą słup wody zamarzając stworzył finezyjne formy, co utrwalono na dawnych pocztówkach. Ród Kaiserling był w posiadaniu pałacu do II wojny światowej. Ostatnim właścicielem był Henryk Kaiserling. Po wojnie w budynku mieściła się placówka milicji obywatelskiej, następnie szkoła przemysłu leśnego, ośrodek szkolno-wychowawczy oraz przedszkole dla dzieci niesłyszących. W latach 1993-1995 pałac przekazano na siedzibę Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Obiekt poddawano stopniowej modernizacji i adaptacji na cele muzealne. Na przestrzeni ostatnich 20 lat dokonano szeroko zakrojonych prac konserwatorskich i rekonstrukcyjnych. Między innymi odtworzono żeliwny taras w elewacji południowej, wyremontowano elewację, przeprowadzono restaurację zabytkowych polichromii. Dalej obecny jest duch córki pierwszego właściciela, Charlotty Adelaide Kaiserling. Dawny budynek dworski został zaadaptowany na nowoczesną księżnicę profesora Gerarda Labudy. Muzeum prezentuje tu zbiory po wybitnym kaszubskim historyku. W obiekcie znajduje się sala konferencyjna oraz pomieszczenia wystawowe. Pałac w Wejherowie razem z parkiem i nowym budynkiem księżnicy tworzy kompleks otwarty dla turystów i mieszkańców regionu. Muzeum posiada bogatą i różnorodną kolekcję zbiorów koncentrujących się wokół szeroko pojętej kultury kaszubskiej, szczególnie języka i muzyki, a także organizuje wystawy, koncerty, konferencje. Muzeum zaprasza do obejrzenia wystawy Gryf w historii i kulturze Pomorza, której narracja oparta jest na transgranicznej idei gryfa. Ekspozycja powstała w ramach projektu South Baltic Manors, którego celem jest promocja i aktywizacja potencjału turystycznego dawnych dworów i pałaców południowego Bałtyku.